pić? Musimy rozgrzać atmosferę naszym wywiadem, bo tutaj jest jedna osoba, nie zdradzę kto, której jest zimno, także bardzo mi miło, że was widzę. Gdy zobaczyłem wasze nazwisko na liście, trochę się zdziwiłem, bo nie kojarzyliście mi się z programami, wiecie, takimi rozrywkowymi. Kto kogo musiał namawiać, jak tutaj wyglądały te negocjacje? Jak myślisz? Naprawdę nie wiem, dlatego pytam. Kilka razy dostawałem propozycję od pierwszego odcinka, jakby pierwszej edycji, ale wtedy jakby nie wiem, czy byliśmy świeżym małżeństwem, wtedy nie wchodziło w grę, żebym pojechał z Dorotą, żeby nie było, ja sobie nie wyobrażam, żeby pojechać na coś tak ekstremalnego, nawet ze swoim menadżerem, z którego bardzo dobrze znam, kumpluję się z moim przyjacielem. Nie, to jest program, gdzie wydaje mi się, że my podziwiamy tutaj naszych znajomych, kolegów i koleżanek, że rozmawiają ze sobą, bo gdybym nie był z Dorotą, to sobie, to nie wiem, co bym zrobił z osobą, z którą musiałbym się dogadać dotycząco tych wszystkich rzeczy, które przeżyliśmy. No bo wiadomo, że to jest dziękuję, tak, że... Dziękuję, Dorota. Muszę powtórzyć, gdyby nie brzmiało do mikrofonu, bo to piękne słowa. I wiecie, my oglądamy to jako widzowie, jako program rozrywkowy. Dla nas to jest fantastyczny zlepek waszych The Best Of, ale dla was to pewnie musiała być jakaś taka może lekcja? Tak też to potraktowałaś? Sprawdzian dla związku? Nie, no zdecydowanie nie. Nie. Wiesz co, ja jestem przede wszystkim osobą dosyć introwertyczną i dla mnie ten świat to nie jest mój świat, więc ja musiałam się bardzo przełamywać właściwie każdego dnia, żeby radzić sobie z tym, że wszędzie ze mną chodzi kamera i że właściwie na każdym kroku i cokolwiek bym nie robiła, jestem filmowana. Włącznie z tym, że jak się zatrzymaliśmy gdzieś w szczerym polu jadąc tirem, nie wiem, czy mogę powiedzieć chyba, bo tego jeszcze nie było w odcinku, to nie wiem, czy mogę zdradzić, i wybiegłam na tak zwany siusiu szybciutko, to kamera biegła ze mną, uwierzysz? To było straszne. Więc dla mnie to był taki sprawdzian, nawet nie sprawdzian, po prostu było dla mnie trudne.